Agata nie ma pojęcia, że oszukani przez nią Justyna i Cezary chcą zdobyć dowód na jej nieuczciwość. Sorry. Siema, Agata. Hej. No to co? Gramy? No jasne, że tak. Dobra, przetasuj. Tasuję. Dobra, przełóż. Okej. Pięć. Okej, no to co? Zaczynamy. Kasa. No, tak. Proszę. O, zgadza się. O, przepraszam. Spokojnie się sam. No to co? Możemy zaczynać. A, jeszcze mój. A, no właśnie, twoje. Dobra. Jak tam, wymieniasz coś? Nie. Ja też nie. Czyżbyś znowu miała farta? No jakoś tak wychodzi. Ja pierniczę, no to niezły fart. Chodźcie. No i co teraz? Zostawiasz wszystko, co nam zabrałaś. Co? Zostawcie mnie. No nie co. Zostawcie mnie. Dawaj kasę, laska. Już. I telefony. Zostawcie mnie. No kasę dawaj. Puśćcie mnie. Tu, chodź. Poczekaj. Co się dzieje? Chłopaki, o co chodzi? Jaka ta? Ukradła nam telefony. A nam pieniądze. Złodziejka. Oszustka zwykła. Agata, nie będę tego słuchała. Agata, porozmawiajmy. Słuchaj, z tego co widzę, to wszyscy mają do ciebie pretensje. O co chodzi? O to, że wygrałam z nimi w karty. Tak, i ukradła nam telefony i pieniądze. A ile razy wam mówiłem, że szkoła to nie jest kasyno i tu nie wolno grać w karty, co? No ale panie profesorze, mamy dowód, pokaż. Kolega to wszystko nagrał. Co? Jak oszukuje. No. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to jest pierwszy krok do tego, żeby zostać hazardzistą. Niech pan tak idzie. A ja wolałbym, żebyście się wzięli za naukę, tak? Także jeszcze raz zobaczę kogoś, kto gra w karty. Idziemy do dyrektora. Agata, proszę, oddaj im pieniądze i telefony, które mi zabrałaś. I bardzo dobrze.